Dzisiaj będziemy się modlić, proszę Państwa. Dzieci też powinny wiedzieć, że pijaństwo, draństwo jest bardzo złe, niepotrzebne. Także proszę Państwa, my takich góralskich to raczej nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy. Jeżeli to miała być ta modlitwa, to jest troszeczkę nieporozumienie, proszę Państwa. Przestań. Tak, Radio Conchita. Oni uzyskają jakieś pierwsze gwarancje, prawda, bezpieczeństwa, a poza tym może jakieś korzyści i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba przypomnieć, że ta, o ile no, jeszcze za czasów Chaveza ta armia była, prawda, nie była pewnym, prawda, filarem tego reżimu, ale potem z czasem taki Chavez już zaczął robić czystki i Maduro po śmierci Chaveza. On stopniowo czyścił tą armię jednak z różnych dowódców podejrzewanych o nielojalność. Tak, więc wyższa polityka, tym, ale też ciekawe, proszę uważać, bo ludzie mają niecne myśli, mają niecne zamiary. Ameryki Łacińskiej, dzięki ropie naftowi. I tak dalej. I był krajem, który był jak na ten kontynent, jak wiadomo, pełen republik bananowych swojego czasu, w których się ciągle co chwilę zmieniały hunty wojskowe, był krajem jednak o stosunkowo naszych czasów demokratycznych. Dopiero się właśnie no, od czasów Chaveza zaczął się zmieniać. Robiły jedzenie. Myślę, że właśnie jednak ta tradycja jednak postępowania zgodnie z ramami demokracji może hamować niektórych wojskowych po prostu przed jakimiś krokami. Nie daj się. Drastycznymi, no bo oni się prawdopodobnie, no gdyby mieli przechodzić na stronę Guaido, się spotkali jednak z oporem jakichś, nie wiem, elementów armii, ale przede wszystkim tych wszystkich paramilitarnych bojówkach. Moja tak, Jano, nie daj się. Z który, takie grupy rewolucyjne, takie jak są na rozmiar 10 milionów procent rocznie, to są zupełnie jakieś nieziemskie
No przecież zaraz będziesz miał jeść, a ty jesteś, nie jesteś głodny, dawam ci wstępnie, a ty ciągle jakbyś pod chorym był. Możliwości wjazdu, prawda, do Stanów Zjednoczonych, prawda, jakichś transakcji finansowych, na uderzenie w ten reżim, prawda, różnymi takimi sposobami. Wyspał tak, się Dawidę, patrzcie, że tu jest, on jest, będzie jeść, nawet zagrożony jest też, bo mu kopyta my ogryzł. Proszę Państwa, na co tyle tego draństwa? To muszę to przygotować, to wrzucę do tego kubła. Już będzie tak, wolny. No tak, to są wszystkie te, tak, dokładnie, to są te autokracje takie. Ciekawe, to jest taki układ, który nam przypomina historię zimnej wojny, prawda? Prawdopodobnie chciałby zjeść. Kraje demokratyczne, prawda, Ameryki Łacińskiej, ale to jest na prawo, będzie to jest prawdopodobnie osła. Ciągle jeszcze nie uznajmy, o co chodzi? Proszę Państwa, na co ty tego draństwa? I proszę Państwa, tu Rosja. Ideologicznie na przeciwnym biegunie niż Maduro, niż Henry Maduro, ale oczywiście ale na podwale kukryku, kukryku, ale ale na podwale Ameryce, no, interwencje wewnętrzne, ingerencje wewnętrzne sprawy, prawda, nie jest magazyn jedzenia, także także ja myślę, że no ten stopniowo ten nacisk międzynarodowy działał, ponieważ on dzięki temu ta opozycja wenezuelska z Guaidó na czele, no czuje się mocniejsza, bezpieczniejsza. Nie wolno tu nic grać. Może, no, tylko że oczywiście wszystko się rozstrzygnie jednak samej Wenezueli, to znaczy. Meksyk jednak jest demokratycznym krajem, w którym w wyniku wyborów demokratycznych prezydent to, jest to była bardzo pyszna była. Ale to jest jak myśliłem ten rozsławek z przyjemnością. Gość, pan Obrador, który się trochę porównuje do Trumpa, ponieważ on ma pewne... Ja to przyrównuję wszystko do Trumpa. A Trump jest kwadratowy. A sam diabeł miesza w garku. Jeszcze dwie krowy. Równie ważnym co jak Brazylia, prawda? Tylko Brazylia jest na południu, Meksyk jest na północy. Więc oba kraje mogą spełnić jakąś rolę mediacyjną, no, bo mają z tym, że pytanie, no nie wiem, Rosja stoi po stronie Maduro. Popowiadać się za a Meksyk jest neutralny, w jest trochę neutralny, no bo ale też na pewno obawia się może tego Guaidó, że w ogóle pewnych zmian tam, że... Też sprawa jest niejasna, ale jeśli chodzi o relacje amerykańsko-wenezuelskie, Maduro stwierdził, że należy zerwać stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz stwierdził, że może te relacje opierać, mogą te relacje się opierać na zasadzie od utworzenia sekcji interesów. Żebym wiedziała, gdzie jest ta latarka? Jest jakaś taka formuła
bezpośrednia tych relacji, natomiast nie chce całkowicie zerwać możliwości kontaktu z Waszyngtonem. Nawet powiedział, że chętnie by się spotkał z prezydentem Trumpem. Nie choć wie, że takiej woli ze strony prezydenta Trumpa nie ma. No, na szczęście nie ma. Tutaj Trump się zachowuje przyzwoicie. No, to znaczy, natomiast lodową zagotowę. Co to znaczy? Ona musi najpierw... Ameryka Łacińska jest racyjną rejonem wpływów, sferą wpływów Stanów Zjednoczonych według doktryny Monroe XIX-wiecznej i jak mówiłem, sprzedaje Wenezuela Stanom Zjednoczonym ogromnej ilości ropy naftowej. Według doktryny, więc to jest w interesie Wenezueli, więc poza tym jest... Także Państwo zobaczą, czego to człowiek nie robi, do czego on nie dopuszcza, żeby pokonać Krystynę Pawłowicz i tego Kaczyńskiego i w ogóle. Chcą pokonać, ale po co chcą pokonać? No pewnie jakieś pieniądze, bo ci się modlą za darmo, a ci mają jakieś pieniądze. To był już jeden król disco polo w Ameryce, tam. Ja czytam w internecie, że został bezdomny i pewnie myślał, że wszystko do niego należy. Nie płacił za rachunki. Wysiudali i już na ulicy sobie potem, wiesz, kto ciebie zaprosi, to zaprosi, a jak nie zaprosi, to już coraz mniej zaprosi, bo powiedzą, że... Wczoraj też, proszę Państwa, na wystawie był taki chłopak, bardzo ładny, który jest bezdomny, bardzo ładny chłopak i ta Rysia go przytula i mówi potem tak, jak on poszedł, że on nie ma gdzie mieszkać i że ona by tak tam może raz płaciła Rysia za rachunki i tak dalej. Ale mówi, że Rysia już nie jest w stanie. Ja mówię, pewnie ta Rysia w ogóle nic nie płaciła, tylko tak ludzie lubią gadać głupoty. Ale naprawdę ładny chłopak, bardzo miły, napił się tam tej wódeczki, co pospijał z Rysi, pospijał z tego i poszedł. I że on tak woli, wiesz, a to na klatce gdzieś tam pośpi, gdziekolwiek. Jak się wydaje, dwadzieścia parę lat ma i to jest wnuczek jakiegoś pisarza, jakoś nie pamiętam, na Z. Dojdzie do wewnętrznego dialogu, może dzięki też mediacji chociażby. Jakiś chyba Zegadłowicz. Próbować rozwiązać. No nie wiem. Proszę Państwa. I on powiedział, że ten chłopak powinien jeszcze młodziej wyglądać. Ja mówię, no powinien, jak ma 20 parę, ale taki bardzo ładny i taki troszeczkę pijaczek już, no. A w świecie połączeń to już wszystko, Bogumił Husajnow, do usłyszenia. Także proszę Państwa, tutaj w Polsce robi się też Ameryka. No, zimno i wiecznie i nikt nikogo nie, nikim się nie interesuje, proszę Państwa. Czy ktoś na ulicy, czy tego, tylko każdy swojej dupy pilnuje biznesu. Proszę Państwa, tam bardzo dużo tych Żydów jest w Ameryce, ale o ile wiadomo nam wszystkim, że ta Ameryka nie przepada za Żydami, bo Ameryka chce być też katolicka i nie wiadomo, czy do tej Ameryki ta linia Mysia nie dotrze i zacznie, wiesz, tylko z tymi Żydami, jak oni mają prawa do tych swoich pieniędzy. Chcą, żeby jeszcze tu jakieś Polska płaciła haracze, czy że oni mieli tu swój majątek, no nie wiem, co to będzie. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko i w kółko, no a my tu za te swoje reklamy nie chcemy pieniędzy, natomiast o, niby tu chcieli, nie wiadomo ile i Żydówka na jeden grosz to nie ustąpi, będzie walczyła z siekierą wojowała. Także proszę Państwa, no przecież no, katolicy z siekierą nie, ale pozostała czarny PR poza katolikami, że kato, od katowania. No to więc ludzie myślą, że to oni, kato, a to przecież powszechny oznacza, powszechny. Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informację dnia. Nigdy nie zapomnimy o ofiarach i nie pozwolimy wywołać.
wymazać prawdę o potwornych zbrodniach, mówił premier w 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. 9 osób rannych po wybuchu w Hadze. Prawdopodobnie wyciekł gaz. Hadze. Marsz w obronie klimatu w Brukseli. To jest za u Niemców. Około 70 tysięcy osób. No to się właśnie dobrze się przygotuje. Ale Pałko, zapraszam. Obóz koncentracyjny Auschwitz był jądrem ciemności ludobójczego piekła, które w pokonanej Polsce stworzyła III Rzesza Niemiecka. Nigdy nie zapomnimy o ofiarach i nie pozwolimy wymazać prawdy o potwornych zbrodniach. No to ja sobie nie wyobrażam tego. Okropne. Wyzwolenia nazistowskiego obozu. Okropne, proszę powiedzieć. Wojna to jest... Która szła wtedy, nie zrobili żadni naziści. Wojna to jest coś okropnego. Niemcy hitlerowskie. Niemcy hitlerowskie karmiły się ideologią faszystowską, tak, którą potem też do dzisiaj wszyscy historycy tak określają. Ale radio całe kończy. Zło wzięło się z tego państwa. O tym nie wolno zapominać, bo inaczej następuje relatywizacja. Nie zatruta. I ona była jako zakończyta. Ona przeżyła uwięzienia. Ona przeżyła rozterki. Radio Conchita. Obrotowe, ruchome, widzisz? Obrotowe odgierki. To jest to radio Conchita. Jedna podjazdem już wyciągnęła kopyta. Ja jest mściwy. Informował Piotr Przygrodzki z Komendy Powiatowej Policji w Końskiej. Utrudnienia na drodze numer 74 mogą potrwać jeszcze godzinę. 9 osób zostało rannych w wybuchu w jednym z budynków w Hadze. Gaz, widzisz? W Hadze. Pożarnym wynika, że przyczyną eksplozji był wyciek gazu. 7 osób zostało przewiezionych do szpitala. Siła wstrzymania była tak duża, że fasada jednego z budynków została doszczętnie zniszczona. Z doniesień agencyjnych wynika, że naruszona jest także... A nie mówiłam? ...budynków, co grozi ich zabaleniem. Policja zamknęła pobliskie ulice. Informacja dnia teraz o Bruksela. Około 70 tysięcy osób wzięło udział w marszu w obronie klimatu. Była to największa do tej pory manifestacja poświęcona ochronie środowiska, którą... Tak, chodzę. ...w belgijskiej stolicy. Nie ma czasu do stracenia. Klimat nie poczeka. Takie między innymi widniały hasła na transparentach uczestników demonstracji. Tak. Robimy co możemy, żeby zaalarmować rządzących, by zatroszczyli się o naszą planetę, która jest pogrążona. Zmobilizować polityków do walki ze zmianami klimatycznymi. Poprzednia demonstracja w obronie klimatu w Brukseli została zorganizowana na początku grudnia w związku z międzynarodową konferencją w Katowicach. Jej uczestnicy apelowali wtedy o ambitne plany dotyczące klimatu. Teraz ponownie wyszli na ulicę, bo zarzucają rządowi, że nie traktuje poważnie problemu zmian klimatycznych. A widzisz, ludzie są, widzą pieniądze, ale nie widzą zagrożenia, że biegun północny, południowy, świat kulę ziemską zaleje, bo już potopu z góry ma nie być, ale z dołu. I człowiek nieraz przez swoją głupotę tonął, a ten Titanic to co to było? Też zadufany człowiek, bo to nie każdy mógł wejść na ten statek, tam był problem, że taki aktor... Też co grał, jako biedaka grał, jakoś udało mu się tam wejść i ten statek zatonął jako niezatapialny, czyli w trakcie 9 sezonów grzewczych przebadano łącznie ponad 4200 budynków jednorodzinnych i 170 kamienic. U niego system umysłowy jest trupi. Gorzej sytuacja wygląda. Śniegu będzie mrówić. Także my mamy, proszę Państwa, sesję. Mamy to droga dupy. Jest przetarta, mówi ratownik dyżurny. Tutaj tylko nic nie Edward Puszczak. Bo jeżeli flag jest przetarty, to będzie wyprawa bardzo trudna. Natomiast po nieprzetartym szlaku, to może szlak nawet średnio prawnego wyprawa jest tak powiem nieosiągalna. Dlatego, że będę słyszała, jak będzie burczało. Warto pamiętać o wszystko będę słyszała. Trzeba również zwrócić
uwagę na to, ile kilometrów mamy do pokonania. Ten Adam mówi, no to chyba ja usłyszę. Ja mówię, no raczej chyba usłyszę. Jak to? Że ja nie muszę tu wyglądać, ale ja mogę usłyszeć. W całym kraju będzie pruszył śnieg lub padał deszcz ze śniegiem. W pasie od Pomorza do Małopolskim opady będą marzłe. I ona, żeby ona zaszła. I tyle będzie w Zielonej Górze. Jakaś fałszywa. Polskie Radio 24. No wiesz, ja ci też powiem, ja wyszłam z tego klubu, robiłam jeszcze zdjęcia, nie wyczułam tego mrozu. A jeszcze jak wyjeżdżałam z Centralnego, to tam była woda. Dorysia mówi, no to była skór, ale jak tu przyjechałam do czarnej strugi, to mróz i tak w ręce zmarzłam, jak tu biegłam, że nigdy tak w ręce nie zmarzłam. Bo tu przyjechałyśmy do tych trupów i tu jest mróz jak cholera w tej czarnej strudze. Proszę Państwa, no cóż to jest Czarna Struga? Czarna Struga to jest rzeka, jest taka miejscowość i tu możecie przyjechać, wybudować sobie dom i zrobić sobie dyskotekę. No i co wyjdziecie? Na kogo? Na głupich Jasiu, bo dyskotekę to można sobie zrobić u Mareczka na 14 piętrze. Mareczek znowu nie pracuje, nie ma pieniędzy i myślał, że ja mu dam 50 zł, a on za te 50 zł będzie 2 tygodnie żył. Ja mówię, ja miałam pieniądze, nie zgłaszałeś się. Ja nie będę nic się nadskakiwała. Nigdzie nie tego. On honorowy taki, bo myślał, że Elka mu przyniesie. Ja mówię, Elka macie w dupie, bo Elka tu nie będzie leciała na koniec Pragi południe, tu gdzie wiatr wieje i diabeł ukrył swój ogon, udając się, uważając się za anioła. Reportażu, choćby mały, bo tego owoce przyjdą później, ale to jest ważne dla rozwoju. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita Barbie Bejgrandstrom Ekstra potrzebny jest przy transfuzji krwi Dextran. To się tak nazywa, Dextran. Albo są to jeszcze roztwory soli, od czego głowa nie boli. Bo jak jest potrzebna krew, to nie jest potrzebna krew jako taka, tylko roztwory soli, takie, które by mogły żyły wypełnić, bo żyły się sklejają. I to wcale niepotrzebna jest krew. Tylko potrzebne są roztwory soli i jest znany tak zwany Dextran, no, który wiozła Joasia, jak jechałyśmy dawno temu do Olsztyna, na występ chóru naszego w sali widowiskowo-sportowej w Olsztynie. Odbył się kongres świadków Jehowy. Myśmy śpiewały tam w chórze. Potem rok temu pojechałam na obóz tam do Olsztynka. Mieszkałyśmy pod namiotami, ale mnie coś do tego Olsztyna ciągnęło. Na ten chór pojechałam, śpiewałam. Do mikrofonu śpiewałyśmy na 4 głosy. Przepięknie. Tam jeszcze była jakaś z Warszawy, taka altem śpiewała. No tak pięknie nam wyszło, że ten chór, to żeśmy się tak siłowały rok wcześniej jechać, niepotrzebnie. Bo parę głosów i tak pięknie wyszło, że ten brat, co tam tym mikrofonem się zajmował, powiedział, że pięknie, pięknie. No ale Asia tam wiozła ten Dextran, wiesz. Gdzieś komuś tam do operacji był potrzebny Dextran. No i ona wiozła 2 buteleczki. Miała butle takie półlitrowe Dextran, czy litrowe, że tu dawno było. Wiozła w siatce Dextran, zapieczętowany. I to się daje zamiast krwi. Wcale nie potrzeba żadnej krwi. Ale to już lekarze powinni wiedzieć. Z tym, że lekarze dają, wiesz, żeby ktoś tam umarł, to nawet i pawulon dawali, wiesz, a to pogotowie ratunkowe z Łodzi. Niech Łódź będzie przeklinięta! Także, proszę Państwa, przeklinamy Łódź i całe to pogotowie, które w więzieniu tam jeszcze siedzą chyba, bo ich szybko z więzienia nie wypuszczali za otrucie i zabicie człowieka. W aspekcie kompensacji. Reportaż 10.3. Proszę Państwa, zepsuł się mikrofon. O, to będziesz miała już zupę przygotowaną. Bardzo dobra, wszystkie osocza. I w
tej chwili mimo iż mikrofon nie działa. Proszę panią profesor. Panią profesor. Nie, to jest o wygłoszenie referatu. Jakie to piweczko? O kocik, kolega. Proszę? Proszę? Bo ja nie mam pieniędzy na piwo. Pantofli nie noszę. Dlatego jestem bezrobotny, nie mam pracy. Nie mam pracy, jest bezrobotny. 23. Żony, dziecko na utrzymanie. 23 lata ma żonę, dziecko na utrzymanie. Nieopodal, wie pan, jest wyższa szkoła pedagogiczna. Aktualnie odbywa się sesja pod hasłem czas wolny w procesie transformacji systemowej. I może od ten tytułik. Proszę państwa, ale czy ta sesja jemu da pracę? Kobieto, ty się puchnij. Kulturalny bezrobotny w procesie kompensacji braku obciążenia pracą zawodową. Czyli dyskutują teraz... On musi pójść cokolwiek znaleźć, żeby zarobić 1000 zł. W sali numer 12 toczą się właśnie... Nie po co to śpiewanie, po co to? On musi znaleźć jakieś 1000 zł, 1500, żeby... Bo to przecież żydowski komornik wlezie, to przecież to chcieliśmy zakały, to mamy zakały, z zakałami mieszkamy tu. Proszę, kredyt, asa, tak to finanse, kros, finanse, strące. Proszę pan. Dziękuję. Dziękuję pani profesor. I ponieważ jeszcze 5 minut nam zostało do przerwy, ogłaszam przerwę na kawę, która się odbędzie w tej sali w Palmiarni. No i co, kawy się napije, a głodna żona z dziećmi w domu czekają jeść. Daj mi jeść, przyjdzie mąż. I on po prostu nie będzie miał nic. Nawet nic, a tata śpiewa sobie, wiesz, żarty robi. On nie będzie miał nic, żona siekierą głupą biedaje. Kulturalny bezrobotny w procesie braku obciążenia pracy zawodu, tak? No. Także proszę państwa, gotujemy wodę na makaron. Króciuteńko, niech pan powie, co pan robi, kiedy pan nie zjada? Pani mnie tato kartkę. Rano przygotowuję wstanie. Idę do mamusia. Mamusia dawie 100, 200 czy 500 tysięcy. Ja sobie wychodzę na zakupy. Wracam z zakupami i mówię, mamuś, zrobiłem zakupy, 200 tysięcy mam, zostawiam to dla siebie. No ale przykładowo teraz ja przychodzę do parku i widzę przykładowo jednego koleżkę, widzę drugiego, widzę trzeciego, czwartego, piątego. Przykładowo mam 200 tysięcy, czy z pieniędzy mamy, ja wypijam z tego przykładowo 3 lub 4 zety. Wszystkie zachowania społeczne, które mają charakter z jakąś formą obyczajową, no, są no. Zachowaniami kulturowymi. Ale sekundkę, tu jest napisane nie kulturowe, a kulturalno. Tu jest mała pomyłka, może w zamiast w druku. Ja moje kultury odstawię. Kulturalno-obrotowe. Kulturowe. Bo dla mnie kulturalnie bezrobotne to ten... Krowy! Proszę bardzo, nie chciałam zachowania kulturowe. Ty jest trzeba krowy. Bezrobotne wizytki, bo to jest zachowanie kulturowe. Maryjo! O, jest Maryja, Maryja Dziewica. To jest najświętsza. Radio Koncita, to kapelę. Słuchajcie, Maria,
Słuchajcie radia Maryi. Słuchajcie radia Maryi. Słuchajcie radia Maryi. Może uczyć się własnymi siłami, wykorzystując własne siły. Niech jeden bezrobotny uczy drugiego pewnych rzeczy. Niech się spotykają. Niech przekazują swoją wiedzę. Sam są ludzie różni. Oj. Nie, ja wolałbym iść do pracy, niż chodzić do uczynienia. Ja wolałbym iść do pracy, albo księdzu se wezmę w piątej czy szóstej tacy. Diabeł ja to miesza, bo miesza w kotle. Kukry, kukry, diabeł jest się więcej. Uzbrojone pięty. I on rodzinę zastępuje. Na czas wolny i nieokreślony. Praca niech się więcej. Ostatni latach sport dla wszystkich. Nabrał sobie przede wszystkim w związku z licznymi zagrożeniami. Gdybyś wyliczył Piotrusia. To powie Babusia. I szatan żart jest święty. Każdy święty ma sobie wykręty. Taka to jest paranoja. Chodziłoby nawet kolejki, żeby się na taką salę dostać. Jeśli dużo ile występuje osób, które reprezentują Akademię Wychowania Fizycznego. I Akademię Wychowania Fizycznego. I co ci do tego? Co ci do tego, mój kolego? Młody, jesteś młody. Oj, rekreacja dla młodych. Troszeczkę herbatki wypijmy. Co do metra, on nie widzi. I długo żyjmy. Oj, Jezu, dla Ciebie. O Jezusie, który się w niebie. Teraz to bez łaski. I postaw u Piotrusia nam kiełbaski. Przestań, co za śpiew, co za śpiew. Jakaś jesteś durna, a o ciebie masz tu turna. Może pan łaskawie przeczyta to kredo? Może pan przeczytać nuty, a jaki nie, to do Kalkuty. I ze wszystkimi prostakami tam rozprawi się ryzyk z wiatrakami. Już te opery są niemodne, już coś innego, głupia krowa. Niemodne. Idź. Daj se spokój, święta Klaro. Bardzo brakowało pełnych zatroskania. Och, bardzo brakowało. Irena wspomina, Irena Piotrowska. Irenę wspominała. I ta rajatka, która jest chała. Tego powtórzę.
powtórzyć, gdyby się nią nie było, czyli reportaże robiły po prostu jej osobowość, to kim ona była. Te tony literatury, które ona popłynęła, bardzo lubiła czytać. Ja pamiętam, jak przyjeżdżała do nas do domu i z moim mężem rozmawiali, to Irena zadawała przeróżne pytania z różnych dziedzin nauki i najbardziej ją zafrapowała entropia. Dla mnie było to wtedy też zaskakujące i frapowała mnie tym, że przecież pokazywała różnych ludzi w bardzo krzywym zwierciadle. To znaczy, w tym krzywym zwierciadle odbijała się istota zdarzeń lub ludzi, ale niekoniecznie było to dla nich miłe. Ale wszyscy są bardzo miłe. Ci, skąd on taki mądry? Skoro się nie pyta? A gdzie droga do Władywostoku? O Jezu, muszę tam kupić kroku. Przeczytała, usłyszała, że żeby więcej się pochodzi. Chcą sobie zrobić galerię portretów i wystawić. Pomysł miał jeden z nich. Świetny, skądinąd. No i ja byłam ciekawa, czy ona ma jeszcze wstęp do tego miasta. I Irena powiedziała, że... Wrzątek na wrócy wystawiłam. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. Miłą do końca osobę, jeszcze nie, nie byłam pewna i do końca jeszcze tego nie sprawdziła. Po co to tutaj będzie? Paradoksy. Umiała pokazać co się może stać, pokazując ją w groteskowy sposób. To i w groteskowy sposób pokazujemy sztukę. Proszę Państwa, o taką tę sztukę. Udostępniała za pomocą swoich reportaży. Śmiejemy się, a potem się płakać. Obrotowe radio. Pora na kolejny reportaż bohaterki dzisiejszego spotkania. Reportaże! Zapraszamy i to są, to są reportaże. Która rozgrywa całą akcję, jest licealistka tuż przed maturą, która podejmuje się konfrontacji ze światem dorosłych. Po małym miasteczku burmistrz nakazał zlikwidowanie gniazd ptasich, ponieważ ptaki przeszkadzają wypoczywającym w parku osobom. Gniazda były zrzucane z drzew, palone, wraz z piskantami. Dziewczyna podejmuje walkę w obronie ptaków. Niektórzy uważają, że ta audycja jest wręcz traktatem filozoficznym. Posłuchajmy. Kiedyś, kiedy byłam bardzo mała jeszcze, tutaj na podwórku każdej wiosny było bardzo dużo ptaków po prostu, które wypadały z gniazda. Wszyscy się tym bardzo przejmowali, moje koleżanki. Usiłowaliśmy zbierać te pisklęta. Nawet te, które były martwe, urządzaliśmy im ptasie pogrzeby. Inne zabierałyśmy z sobą do domów. Usiłowałyśmy je karmić. Nam nie można było wytłumaczyć tego, że ptaków tych nie można zupełnie uratować. To się powtarzało co wiosnę właściwie i aż do naszego pójścia do szkoły, aż do momentu, w którym zrozumiałyśmy, że tym ptakom rzeczywiście nie można pomóc. Właściwie przez całe dzieciństwo nasze nigdy nie pogodziłyśmy się z tym, że pisklętom nie można pomóc. I kiedy usłyszałam o tej straszliwej historii, pomyślałam, że rzeczą najgorszą w tym wszystkim byłoby to, że dzieci, które obserwowały palenie ptaków, w jakiś sposób przestałyby rozumieć sens urządzanych przez nas ptasich pogrzebów. Pogrzebów. Uwertura do życia. Uwertura. Reportaż Świętego Jacka. Na początku maja pewien pan, który wszedł właśnie do pracy, zauważył ludzi, którzy rzucali ptasie gniazda. Człowiek ten właściwie boi po różnych instytucjach, niestety nikogo nie zdołał tym zainteresować. Parę dni później, kiedy już z jajek wypluły się pisklęta, przyszli ludzie i na oczach dzieci niszczyli gniazda razem z pisklętami. Co tam ludzie? Chciałam bardzo dowiedzieć. Ja bym się bardzo chciała dowiedzieć. Właściwie to jest pierwsza taka interwencyjna sprawa, kiedy wkraczasz w jakieś tam dorosłe życie, w dorosłe układy, czy tak? Tak. To jest pierwsza taka moja sprawa. Trochę się właściwie boję. A jeżeli nie napiszesz tego artykułu? Znaczy nie będę sobie mogła chyba tego długo wybaczyć, bo... A zakładasz taką możliwość?
Nie. Nie zakładam, ponieważ nie jestem zbyt tą sprawą poruszona. Ja mam potrzebę napisania tego. Mam potrzebę po prostu powiedzenia. Ja mam potrzebę napisania. Sytuacja jest wredna. Człowiek naród jakimś poziomie średnim lubi nie tylko takie lekarze zwierzęta. Aha. Proszę mi powiedzieć, ile ogólnie jest zniszczone ptaków? Zaraz niech przeliczę. 9600. Około 478 gniazd. Czym się kierujecie Państwo niszcząc te ptaki? Proszę Pani, my otrzymujemy od mieszkańców proszę miasta pani, proszę masę pani, telefonów, skarg. Aby Pani nie była na bani. Po prostu gawany są przepędzane. Przepędzone? Zabijane. No, a w gniazdach są jaja ptasie i małe pisklęta. Być może, że niektórych a w gniazdach są małe pisklęta. I kto dzisiaj jeszcze o nich pamięta? Prawdopodobnie po 200 sztuk naboi na jednego myśliwego, też również w celu przepędzania, strzelania do gawronów. Czyli po prostu w celu mordowania gawronów. Przepędzone? No jeżeli to jest morderstwo, no to tak by to mógł. A jakby pan to inaczej nazwał? Przepędzaniem. Przepędzaniem, tak. To znaczy, no przepędzanie nie można powiedzieć, bo te gawrony przecież nie żyją. Mogą sobie z powodzeniem gniazda, proszę pani, zakładać na inne drzewa. Nawet martwe. Przecież tam giną pisklęta. Proszę cię okraść. A co to było? Proszę powiedzieć. Bo jeszcze można dostać w rybo. Nie chciałbym się wypowiadać, co jest Proszę Państwa, do końca życia będę miała piękny głos. Będę miała 115 lat i jeszcze ten głos będzie piękniejszy. Dlatego, że kocham sztukę, że mogę żyć bez pieniędzy. Ja będę waszą Matką Boską, aby nigdy nie będziecie w nędzy. Słuchajcie się, nie słuchajcie. Kukuriku, kukuriku, jestem waszą świętą kurą. Ja was pod skrzydłami uchowam. Nie bójta się, nie bójta się, bójta. A więc w godzinach na rannych moralność ludzka zezwala na mordowanie, natomiast w godzinach popołudniowych już na to nie zezwala. Proszę, wydaje mi się, że nie chodzi o sprawy moralne, chodzi o czas. Proszę Państwa, tu chodzi o czas. Ja nie jestem ekspertem. Proszę Państwa. Ja nie mogę się wypowiedzieć tutaj. Chodźmy. Czy Pan nigdy nie pomyślał, żeby zwrócić się z tą sprawą? Jeszcze nikt się o to nie pomyślał. Zupełnie Pan tak mówi. A jednak zgadza się Pan na mordowanie. No postawi się to od Pana Kukuriku, kukuriku, o jeszcze nikt tego, a nie nadmyślał. No to dobrze, kto konkretnie wydał tę decyzję? Do kogo bym się miała udać i spytać, dlaczego to zostało w ten sposób załatwione? Mogę Pani powiedzieć tylko tyle, że jest odpowiedzialny Urząd Miasta i Gminy Przewodniczący. Decyzja była podejmowana jednoosobowo. A więc odpowiedzialne zbiorowe? W sprawach trudnych, które mają sprawy są zawsze... To trzeba zapłacić 48 zł. Dziękuję Pan. I w ciągu pół roku, tam 6-7 miesięcy to płaciłam. Wiesz, to tylko głupiego robota. Pobiera ci z banku, daje ci numer konta. Jaka chciałam z Panem przeprowadzić wywiad, czy można? No i numer rezerwacji, ale musi Pan pokryć. Pan zadecydował o tym, że te gniazda gawronów miały być zniszczone. Gdzie zniszczone? Gdzie zniszczone? W Polsce, czy tu Warszawie się wybiera. A więc tak, mówiłam, to jest dupy taka robota. Te 48 zł, to masz hotel za 47. I na cmentarzu.
Tak. No dobrze, taka robota. Czy pan się kierował, wydając taką decyzję? A z jedzenia nie da, tylko trzeba zapłacić. To są oszuści, którzy są w internecie. Jeszcze nie ma takiego mądrego, żeby się tych żydowskich oszustów pozbyć. I tyle. I te twoje gry, to wszystko to 600 zł masz na plusie trzeba zapłacić. To wszystko to są oszuści. Sprawilibyśmy kwestię. Tak wiecie, to sprawy. Oni tu się za dobrze w Polsce czuli, a jeszcze to się niektórzy czują, bo i te mafie reprywatyzacyjne właściwie już one rozgryzione były, tych komorników pełno. Jeden ciągnik, cały traktor. Dlaczego my pilnujemy, proszę państwa, traktora? Dlatego, żeby tutaj jakiś z lasu nie przyleciał komornik, żeby nam tego traktora nie gwizdnął. Trzeba podjąć decyzję częściowego ich przeczynu. W jaki sposób? Normalnie w sposób, byśmy ręczny wchodził pracownik, gniazda zdejmuje. Tak? Co potem robi z tymi gniazdami? Słucham? Co potem robi? To jest sprawa, byśmy później, no z gniazdami się nic nie robi. Gniazda się niszczy zbyt wysoce. Ale w jaki sposób się niszczy? Przecież tam nie były jedynie jaja, tam były również pisklęta. Było ustalone w ten sposób, nie, żebyśmy miały być zrobione, byśmy zdejmowane gniazd jeszcze przed okresem, byśmy wyrynku wody. Proszę pana, ale to przecież było inaczej robione. Czy pan nie wie, co się odbywało? Ja tego nie wiedziałem. Ja dałem zlecenie, zresztą było to jeszcze w okresie wtedy, nie wiem, zlecenie byśmy ustalone, było to było wtedy, kiedy jeszcze nie było praktycznie jeszcze jaj, był to okres wczesny. Wieczko, to znaczy, że pan wydając decyzję nie troszczy już się potem o to, w jaki sposób ona została wykonana. Nie zgadza pan tego zupełnie? Sprawdzają sobie te pracownicy, którzy byśmy nad tymi sprawami byśmy pracowali, nie sprawdzają. No więc tak. Czy pan słyszał, że niszczono gniazda z pisklętami? Nie słyszałem. Dlaczego nie lubię ptaki? Lubię takie, dlatego jestem rolnikiem z wykształcenia i dlatego byśmy jestem hodowcą. Czy pan ma dzieci? Ma. Czy pan ma dzieci? Wie pan, że zabijaniu ptaków towarzyszyły dzieci? Proszę państwa, to jest młoda dziewczyna. Dobrze, że ona tu zadaje, taki wywiad prowadzi, ale co ona się podnieca? Wiesz, to jest jakaś głupota. Niech ona lepiej zobaczy, czy czysta u niej kieca. Nie chodzi tutaj o cały, nie tylko o same zniszczenie ptaku, ale o cały aspekt moralny tej sprawy. Ja proponuję sprawę przerwać. Uważamy, że sprawa jest bezprzedmiotowa, bezdyskusyjna, bo nie w ten sposób będziemy chyba rzeczy tutaj zaczynamy załatwiać. Myśmy od strony byśmy ten, pan naczelnik, czy naczelnik ma dzieci, czy nie ma dzieci, czy byśmy ma tej bezprzedmiotowej. Chciało mieć Stasie. Byśmy w pewnym sensie byśmy jasno oczywiste. Decyzja moja była podjęta w sposób byśmy zasadny. Zaczyna się tu naczelnikowi zarzucać, że nie dopilnował, byśmy nie poszedł, nie spojrzał do gniazda, czy jest gawron, czy już jest młody, czy nie zatrzymał tego wszystkiego. No. Nad tym tematem zaczynamy tutaj byśmy dyskutować, wyciągając sprawy byśmy własne, rodziny na naczelnika, inne i tak dalej. Przechodzimy po sprawie, kiedy już jest praktycznie po fakcie, prawda? Jeśli by coś miała sprawy, mieszkańca się podzina, bo masz jakieś uwagi, nie, że tutaj coś nie jest tak, przychodź wcześniej o tym, czy to nie sobie porozmawiamy i o tych sprawach, problemach miasta i o problemach byśmy nauki, ogólniaka i wszystkie rzeczy, wtedy będę wam strasznie wszystkim wdzięcznym za to, co, za te wasze uwagi. Dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo. Chciałabym się dowiedzieć, czy to pan na polecenie naczelnika niszczył te gniazda, tak? Tak jest. Czy ktoś zlecił, w jakiej formie ma pan niszczyć te gniazda? No to musiałem zrobić do 10 maja, dopóki nie było jeszcze młodych, tylko mieli jaja. Okoliczni ludzie zauważyli, że niestety... Te hotele to żydowska robota, nie macie. W tych gniazdach, czy to prawda? W trzech gniazdach byli, ale już nie żywe byli. Po prostu, ja wie pan, na gniazdzie zdechła. Może matka gdzieś zdechła albo coś, prawda? To zginęła i te pisklęta poginęli na tym gniazdzie. A że ludzie dopisują, to kłopoty. Mogę zaraz przyjść sprawdzić, co to było robione. Ja przepraszam, bo już mam zima, to się kurwa trzeba czekać w cieplu, a nie lepiej. Ta ludzi bardzo dobrze, bo że wie pan, nawet trzymam się i zrobić porządek, ale ludzie są takie nieuczciwi, że wie pan, 100 ludziom zrobić dobrze, a jeden tam już przyjdzie niedobry. Tutaj jest popiół, tutaj gdzie palili te ptaki, o, jest. Cześć. Po spalonego ptaka.
Dobrze, ja to wezmę. Jak się one te z walizami na tym centralnym opatulonym, to tak ubrane. Tak jak ty jesteś ubrany. Palili. A ogień, wysokość miał około 2 metrów. Takie małe, malutkie jeszcze były wtedy. Dopiero prawie co z jajka wyklute. A jak się jest tu, ludzi, to też no to można przetrwać tę zimę. Potem będzie wspaniale. Ale teraz, żeby przyjechać do Wrocławia, to tam jest. Po 25 nocy jechać do Międzyna. Czemu wytalika? Czekaj pół godziny. Na tym Międzyleściu. No, nie. 72 takie jest szukać, gdzie nie ma. No raczej gdzie się zatrzymać, pojedzie to. Przecież te ptaki się robiły, tylko tutaj miały gniazda. Jest zima, może nie aż taki straszny ruch, ale jak to mam na szczęście. Jak ja tak wyglądam, no to może tego nie wyczuwam, ale to ruch jest. Zobaczyć może na Google. Że pani miał polecenie i tak i spalił. Przewodniczący miasta zlecił mu tą pracę i on to zrobił, proszę pani. Tam na tej poczekalni to centralny to jeden facet ciągle siedzi. Ja to, żeby spalił piskę w ognisku. No a co miał zrobić? Objazd nie wygotować? Tak, dobrze, ale tak. Polecenie dali, proszę panią zrobili, ale to nie ja rządziłam, ani nikt. To tak nasz prądzie. Ale już ja w ogóle wiem, pani się tym zajmuje prywatnie. To nie siedzi, potem mam jeść za darmo. Ale i kupiła i sprzątnęła. A to co polecają mężu robić, to... Jeszcze nie są głupi, bo jeszcze można wykorzystać prąd, jeszcze można wykorzystać wifi, można wykorzystać internet. Nie ma dyskusji. Ale niektórzy to lubią się zajmować, wiesz, plotkarstwem, piciem piwa, piciem wódki, czyli melina pod mostem, melina na centralnym, melina w domu na Pradze Południe. No i o to chodzi szatanowi, żeby ludzi wykończyć. Wszystkie te punkty 24-godzinne są otwierane. Bardzo chętnie chcą, was zapraszają, żebyście się nachlali, żebyście dali się otumanić, ogłupić i potem, żebyście nabrali tych zaległości. Potem was te sądy elektroniczne, wiesz, wykończą, bo jak wam nie pozwolą, nie odroczą, no to musicie zapłacić dalej w ciągu tam 2 tygodni, to może i to jeszcze nie jest złe. Ale musicie, jak ty nie ma pracy, to strzela. Straciła 3 dni, bo wyjeżdżała 3 razy, 8 godzin, to jest 2. To jest wielki minus tam. Chodzi o to, że jak człowiek wyjdzie już z tego więzienia, to zwykle nie mają gdzie pójść, nie mają mieszkania. My tu w restauracji u Piotrusia miałyśmy Zebedowicz, czy jak to jest wnuczek jakiegoś poety, proszę pani, jest całkiem bezdomny. I on młody chłopak, 20 parę lat, ale już wygląda czerwona, bo to się troszeczkę upije, bo to troszeczkę, ale bardzo grzeczny jest. I tam pospija tym ludziom wódki, napije się i pójdzie sobie mam na przyszły raz zastanawiać. I taki Piotruś, nikomu nie pomoże, nikomu nie sprzyja, tylko wiesz, aby i ręka dalej sobie te fundusze gromadziła, zbierała, no oczywiście, że musi towaru to nakupić. Ta dziewczyna została w lekcjach w tyle. To jest jej praca ciężka też. Ale przy tym, pośrednictwo. I tak samo Owsiak jest pośrednikiem. Ludzie myślą, że on jest Matką Boską, a on oszustem jest. Nawet ta Matka Boska, co wasza, ta częstochowska, to przecież też na wzór Izydy, na wzór Artemidy Efeskiej, na wzór Diany Efeskiej z cyckami 16 wolimi. To było jeszcze przed Matką Boską 1000 lat. To trzeba być głupim, żeby tu się modlić do jakiejś kobiety, a do Boga nie. Żeby się modlić do jakiejś kobiety, a do Boga nie. Wydaje mi się, że trzeba było wydać jakiś zasób. Czy ty to już pojęłaś? Żeby troszkę złagodzić ten... No, także ty, Wróblewska, nie pokazuj na Facebooku tej twarzy takiej podobnej do Matki Boskiej, bo jakbyś nie żyła, lalą była, po co ci to? Na Facebooku są ludzie żywi, ja też mam nieżywych, no, a ich tam nie wciskam, Janek Witek też mam, kontynuuje linię na Google, ale wiesz, no nie pokazuję jego zdjęcia, skoro on jest nieżywy, ani w kształcie lali, ani w kształcie jakiegokolwiek żywego innego człowieka, czy półżywego, bo to tylko ptaka pokazać. Że reaguje tylko w ten czas, kiedy osiągnę efekt. A on się wybiera do Egiptu. Ja tego efektu nie osiągnę. Nie ma żadnego sensu. Się wybiera do skryptu. Tutaj się zaczyna. On się wybiera do Egiptu. Pod tym krzakiem.
Tak, chciałam, chociaż byś ty umiał oszczędzać pieniążki, ty masz tanie bilety, abyś pojechał wszędzie. A jak ty wydajesz na głupoty, na ciastka, które mógłbyś mieć za darmo. To je zakopałam. No to ty no ale nie powinieneś. A właśnie wiem, że to było jak dawniej. To znaczy, wzięłam je, włożyłam do worka, zebrałam łopatkę z sobą i tak jak w dzieciństwie. Nawet trudno o tym mówić, bo po raz pierwszy z dużym zresztą strachem, po raz pierwszy przeciwstawiłam się otwarcie jakiemuś złu. Była to na pewno sprawa ważna. No i co wydałeś na ciastka? No i co z tego rzeczy? No i ja wiem, że sprzedałeś. No i na ciastka wydałeś. No, no to... Głupi, całkiem głupi. Było spanie w buwie, a ty na hotel. Ja wiem o tym, ja wiem o tym. W 1980 roku pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na reportaż. Krzysztof Wyrzykowski, reportażysta, także przyjaciel Ireny. Tak ją scharakteryzował na blogu Hanny Bogoryja Zakrzewskiej i Katarzyny Błaszczyk, torba reportera. Irena była bardzo ładna, obdarzona wdziękiem, błyskotliwa, inteligentna. Miała niezwykły zmysł satyryczny i wyczucie groteski. A na przykład reportaż odrobina sarmatyzmu. To opowieść o tym, że pewien wójt gminy postanowił zrobić galerię wójtów tejże gminy. Lekkomyślność. Proszę państwa, proszę państwa, na to tyle tego zdrajstwa. Weźmy tego pana. A ten Paweł? Że się pocałujemy do... Ja widzę, jak gdyby załuszany, załamuje mu się ta głowa, prawda? Jest jak gdyby... Inteligentne, spokojne spojrzenie. Nie daje żadnych możliwości, dlatego, że on nie ma kości. Odrobina sarmatyzmu. Sarmatyzmu troszeczkę. Żyjmy, proszę państwa, żyjmy sztuką, żyjmy kulturą. My, jako władza, bo tak to się nazywa, musimy pracować maksymalnie, musimy robić to, co ludzie od nas oczekują. Maksimum. Władza musi dać to, co oczekują. Ludzie czego? Od ich oczekują. Oczekują, oczekują. Czego ludzi? Oczekują. Można twierdzić, że w czasach, kiedy... Żywę, trzeba przetrwać. Moje się mróz, w dupę mróz. Sprawy, jeżeli naród pozostawi na uboczu kulturę, na to, jak przyjdzie wiosna, to można myśleć o sosna. Nawet o lesiu myśleć. Nawet można myśleć o lesie. No i teraz popatrzmy na pana. Z natury. Taki uśmiechnięty. Prawda? Taki ten pan jest uśmiechnięty. A może jemu wyliżą pięty. To ci wreszcie się cieszę, że w sumie bardzo cię dobrze wyszedłem. I mimikę stosowną do urzędu, jaki reprezentowałem. A tutaj w tej chwili to jest w plenerze. Bądźmy młodzi. Lekko i stąd ta twarz już zupełnie inna. Widać jakieś zadowolenie z życia. Jest to potem jakieś zadowolenie z życia. 75. W drzewie są ramy modne. Drewno fryzowane odpowiednio i sztuka drewna na nim no jeszcze pięknym podmalowaniem, pod złoceniem. Żeby to było godne tych osób, prawda? Duch nie zapomni, czy ma dom? Czy ma dom? To jest walizka. Cholernie jest duże do zrobienia. Moje panu to jest potrzebne. Nie wolisz, jak ludzie się budzi. O święty róży! Proszę państwa, mnie to różne zakonnice uczyły. Mnie uczyła też kiedyś święta róża. Święta róża. Siostra święta róża. Wszystkie dzieci ją szanowały, no bo to były inne czasy. No. Święta róża i ludzie w tego Boga bardziej wierzyli. A to, co dzisiaj te dzieci już wyprawiają? Główkują, żeby znaleźć pieniądze. Główkują te dzieci, żeby znaleźć pieniądze, matkę, matkę obrobić, bo to jeszcze na bank to zawsze jest. Uważam, że
To jest bardzo tania rzecz. To znaczy, proszę pójść do galerii malarstwa i zobaczyć, jakie są ceny. To pan będzie miał odpowiedź po prostu na... Tak, jakie obrazy są drogie, niektóre tak. Nie jest to pieniądz wyrzucony. Te pieniądze powinny być przeznaczone na inny cel.